Okej, cześć Wam. Słuchajcie, nakręcę szybki filmik, tak jak obiecałem. Zakupiłem do tej płyty Samsung S6, którą kupiłem na Oliksie za 15 zł. Złącze USB, żeby móc przetestować w ogóle, czy ta płyta to się reaguje, czy nie. I słuchajcie, przy okazji wytestujemy sobie Droid kamera, która jest do OBS-a, taki jakby plugin, w połączeniu z tym Samsungiem S6, który właśnie zrobiłem. Niestety nie ma on tak dobrej kamerki jak Huawei, bo na przykład przy takiej już nie ostrzy za bardzo. No ale myślę, że do takiego ogólnego nagrywania będzie w miarę okej. I powiem Wam, że połączony telefon mam przez Wi-Fi 5 GHz i szybko to działa. Można tam ustawiać bitrate, jakość quality JPM, JPEG. Także jestem bardzo zdziwiony, że po Wi-Fi tak to szybko reaguje. Duży plusik. Dobra, czyli lecimy z tym. Płytka z Olixa za 15 zł. Tutaj z Allegro zakupiłem właśnie te złącze USB. I to teraz sobie zobaczymy na Firefoxie, jak te złącze wyglądało. Za 6,90 zł z przyciskami. Także fajnie. Akcesoria GSM sprzedający. No i tutaj mamy opis do G920F. Oczywiście tutaj jest stan używany, żeby nie było. Nie jest to nowa płytka USB. Ale widać, mamy tutaj mikrofon, przycisk menu po środku, no i dwa boczne przyciski. Dobra, tyle wstępem z Allegro. Teraz polecimy sobie z rozpakowaniem tej paczuszki. No i będziemy cały czas oczywiście testować tego Droid Cam. Kupiłem pełną wersję, także żadnych reklam, nic. Już tam nie będę miał w tej aplikacji. I teraz co ja chciałem sobie wziąć? Chciałem sobie wziąć coś do ucięcia. O, jest tutaj. Żeby przeciąć tutaj tą naklejkę i otworzyć paczuszkę. Zobaczyć, co jest w środku. Tylko jak znam życie, znowu będę się męczył z otwarciem, bo jak to może się otwierać? No tylko tak. Także trzeba mocniej to przeciąć. Okej. No i zobaczmy, jak to wygląda. Zapakowana. Dwie mi wysłali. No nie, no nie wierzę. What the fuck? Chwila, ja muszę jeszcze raz wejść na Allegro do Firefoxa. Jest Firefox. Przecież zamówiłem tylko jedną sztukę. Ej, słuchajcie, jeżeli będziecie oglądali ten filmik, panowie z tego sklepu, bardzo wam serdecznie dziękuję, że wysłaliście mi dwie sztuki. No, bardzo miły prezent. Nie wiem, urodziny mam dopiero w lipcu, ale no. Jestem zaskoczony, mile, bardzo. No dobra, słuchajcie, no wysłali mi dwie sztuki tej płytki. Ale dlaczego? Tutaj jest przycisk, tu nie ma przycisku. A, widzicie. Tutaj jest przycisk. Nie wiem, jakby wam to pokazać. Ale tutaj ten przycisk jest taki. Trzeba będzie to potem dokładnie obejrzeć. Zobaczcie, jedna sztuka w ogóle. 1 razy 6,99. No ja się na pewno nie pomyliłem, że kupiłem dwie sztuki. No ale widzicie, tutaj są chyba uszkodzone i dlatego oni mi wysłali taką płytkę. Rzucili po prostu. A niech ma uszkodzoną ta. No. Albo może działają. Powiem wam szczerze, że nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Być może są sprawne. Dobra. Nie, podejrzewam, że są chyba sprawne, bo to tylko jest taka jakby naklejka cienka. Tak, to są chyba tylko takie tutaj ten. Naklejki.
To nie jest powiązane z żaden chyba sposób z elektroniką. Także myślę, że wysłali mi przez pomyłkę chyba dwie sztuki. No ale tak wygląda płytka. Co, rzucamy sobie to pod mikroskop? Tylko musiałbym sobie podłączyć, żeby to zobaczyć. Dobra, ja zrobię pauzę, uruchomię mikroskop i zobaczymy sobie te dwie płytki pod mikroskopem. Zobaczycie to dokładniej, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie od złącza tego głównego, jak wygląda coś takiego. Myślę, że jest wszystko w porządku. Tutaj mamy napis, że to jest SMG920F, rewizja 06IF, 2015-02-14. Tak, teraz lecimy sobie powolutku tutaj z tematem. Jak widzimy, mamy tutaj jakieś złącza. I tutaj jest pierwszy przycisk, który jest właśnie, wygląda w ten sposób. To jest ten bardziej taki normalny. A drugi, jeżeli bym wziął teraz, patrzcie się, jest coś takiego. Tu widać, że jest dioda. I na jakiej zasadzie to dokładnie działa, tak? Że wykrywa dotknięcie, czy coś w tym stylu. Dobra, lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o elementy, to tutaj jest wszystko w miarę ok. Staram się nie zasłonić światła, nic. Złącze USB. Zobaczmy sobie, jak wygląda w środku przy okazji. No i tutaj mamy w porządku. Na pewno nie ma tego, co ja miałem w tym gnieździe. Zaraz zobaczę kablem, jak sobie podłączę USB dla ciekawości, jak to będzie się trzymało. Powiem wam, że to tutaj też tak wchodzi bardzo słabo. Te gniazda w tym chyba Samsungu są jakieś takie. Widzicie? Tylko, że się. O. Można by podgiąć troszeczkę. Może tutaj te dwie te. W dół, żeby mocniej trzymały to. Ale wtedy można nie wyciągnąć USB-ka. Dobra, lecimy sobie dalej z tym. Tutaj, jak widać, jest na samej płytce ładnie. Gniazdo słuchawkowe jest na płytce. No i ten drugi przycisk, jeżeli chodzi o niego, no to jest coś takiego, nie? No. Także trzeba będzie to jakoś tutaj przykleić sobie. Widzicie, że jest nawet. Pokażę to wykałaczką, że tutaj był klej naniesiony delikatnie, ale to nie ma problemu. To zrobię sobie bez żadnego problemu. Tylko kwestia, jak to potem by działało w takim telefonie, jakby się złożyło, prawda? Także to jest. Jedna płytka jest powiedzmy ok. Z drugiej strony zbytnio nie ma za dużo elementów. Są tutaj jakieś. Gniazda do połączenia. Tu jest ten przycisk od menu, czyli w tą stronę przyciski działają, tak? Tutaj się naciska. Tutaj mamy prawdopodobnie mikrofon. No i tak wygląda pierwsza płytka. Teraz zobaczmy sobie tą drugą, która jest bez tych też od złącza. Nie USB, tylko tego tutaj od nie LCD, przepraszam. No, chyba do baterii jakoś to wszystko idzie. Musiałbym zobaczyć na jakimś schemacie. Rewizja 2015-02-14 też to. I tutaj co? To jest OK, to jest OK, to jest OK.
Tutaj wszystko jest dobrze. Tutaj też jest ok. Nie ma żadnych tych przeboi. Zobaczcie, tutaj jest już gniazdo USB zalane klejem. Chwila, bo chciałbym coś zobaczyć. A nie, to tak samo wygląda. Tu jest zalane takim klejem, właśnie producenci utrudniają. No, to dosyć. Ale myślę, że on pod temperaturą by zeszedł, bo to wygląda na taki jakiś miękki klej. Zobaczmy sobie mniej więcej pod kątem, jak to wygląda. Gdzie na górze są dwa takie te. Dobra, kumam, co mi się stało z moim złączem. Chyba prawdopodobnie się odgięły w drugą stronę te blaszki. To są tutaj. I teraz sprawdzę na tym złączu USB kabel USB i powiem wam, czy jest jakaś różnica w porównaniu do tamtego. No gdzie ja jadę? Dobra, obrócę sobie USB w ten sposób. No i podłączę sobie teraz ten kabel. Też wchodzi tak. No praktycznie tak, jakby się nie trzymało, wiecie? Tylko pyk. Lekkie szarpnięcie i wypada. Dosyć kiepsko to rozwiązał Samsung, przyznam szczerze, w tych tutaj gniazdach USB. Dobra, lecimy dalej z płytką. Tu jest wszystko dobrze. Znowu gniazdo słuchawkowe. Tutaj mamy. To kurczę, ale nie, to nie widać, żeby ktoś to grzał. No i znowu następny przycisk, który jest pozbawiony tej. Jestem ciekawy, czy można by było to jakoś spróbować rozwiązać tak, żeby, nie wiem, przykleić coś innego, jakiś kawałek folii takiej cieniutkiej, wyciąć. Jak myślicie, zdałoby takie coś egzamin? Czy to musi być specjalne od fabryki? No i druga strona, też przycisk. Menu. OK, działa, chodzi, jest wszystko. Złącze USB. Widzicie, powiem wam, że tutaj złącze wylutować USB to nie jest też tak prosto, bo mamy ten przycisk, który możemy po prostu uszkodzić przy wylutowaniu. Także tutaj, no, nie jest taki prosty sposób, żeby to wylutować. W dodatku jeszcze mamy mikrofon z boku, także też trzeba uważać. To już lepiej jest, się opłaca kupić chyba taką płytkę, niż bawić się w wylutowanie tego gniazda. Chociaż można je też wylutować plecionką, odesłać syna i tak dalej, nie? Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o mikroskop. Zaraz sobie sprawdzimy, jak to będzie nam działało z telefonem. W tym celu wyciągnę płytę tutaj od tego telefonu i zacznę może od płytki tej, która ma te przyciski jakby bardziej uszkodzone. Jeszcze tylko tutaj zobaczę, czy nie ma żadnych brudów, paprochów. Przeczyścimy delikatnie to, żeby nie było nic. Dobra. A jeszcze na samym początku jeszcze sprawdzę z ciekawości. Sobie nie. Jest wszystko ok. Także podłączmy sobie najpierw ten USB. Całe złącze. Tylko muszę to jakoś tutaj złapać. Dobrze.
No, czuję, że tu będzie dosyć to. No, na pewno innej możliwości nie ma, żeby to podłączyć. Okej, pięknie weszło. No i teraz sobie zobaczymy taki teścik. Co się stanie, jak podłączę tą płytę? Ha, dobra, w HDMI mogę wyłączyć kamerkę, także biorę sobie magiczne urządzenie, żeby wam to pokazać. Podłączam je do ładowarki. 2 ampery ładowarka, wydajność. Zobaczymy, co się będzie działo w ogóle. Stawione jest tak, 5 V, 0 amperów. Tym razem będę mówił ampery, a nie wolty, bo ostatnio mówiłem wolty. No i zobaczmy, co się będzie działo w ogóle z tą płytą główną. Uwaga. Pierwszy test. Zero reakcji jest. Trzeba było zrobić troszeczkę inaczej może. Mianowicie spróbuję ją włożyć do budowy. Tak, zrobimy tak. Na razie 0 amperów jest, nic nie wykrywa. Ja postaram się włożyć to do obudowy tutaj bardzo delikatnie. Tutaj widać, że mamy głośnik, ta irda, przyciski. Oczywiście jest tylna strona. Dobra, teraz chcę zobaczyć mniej więcej, jak to powinno być. To powinno być w ten sposób. Tak, w ten sposób. Dobra, tu idzie irda, tu idzie to, tu idzie ten cały USB. Klawisze chyba idą jakoś tak, pod kątem. Dobra, irda siedzi, to jest tutaj, to jest tu. Gniazdo słuchawkowe jeszcze tylko trzeba tutaj włożyć odpowiednio. Dobra, słuchajcie. Płyta jest włożona. Ja ją docisnę trochę. Zobaczymy, co się teraz stanie, jak podłączę do ładowarki. Ok, podłączone. Docisnę płytę troszkę. Spróbuję teraz ją włączyć przyciskiem. Zero reakcji. Zaraz zrobimy coś innego. Nie reaguje nic. Pomimo tego, że płyta jest podłączona USB. To na razie pierwszy taki test będzie. Słuchajcie, ja teraz wezmę, podłączę ją kablem do komputera. Zobaczymy, czy menadżer urządzeń w ogóle coś wykryje. W tym celu użyję innego kabla i tutaj sobie dodam przechwytywanie okna. OK. Anuluj. I teraz tak, menadżer urządzeń. Chwileczkę, zaraz zobaczymy. Menadżer urządzeń. Odpalił się. OK, przechwytywanie okna, menadżer urządzeń, OK. Teraz dajmy go widocznego. Troszeczkę go powiększymy. Mniej więcej tak, żeby było widać. Może w ten sposób. Będzie wygodniej. O, tak o zrobimy. I teraz tak. Zamiast tego podłączę oczywiście kabel od komputera. I zobaczymy, czy w ogóle coś tam się wykryje, czy nie. Podłączyłem. Zero reakcji. Czyli tak, baterii nie mamy. To jest na pewno podpiętej. Ha, i teraz mógłbym zrobić taki test. Gdzie ja miałem tą płytkę, kurczę, od tej starej baterii? Chociaż, żeby spróbować na. Jest, tutaj mam.
Dobra. Żeby spróbować chociaż na starej baterii, takiej, która by coś tam ruszyła. No. Dobrze, dobrze, dobrze myślę. Bo inaczej się nie dowiem nic w ogóle. Weźmiemy to. Słuchajcie, ja robię na chwilę pauzę, tylko sobie to polutuję z powrotem. Podłączę ten stary kontroler, na którym był problem. I chociaż to mi da jakąś tam możliwość przetestowania tej płyty głównej. Za chwilę się widzimy. Dobra, słuchajcie, podłączmy sobie teraz tą baterię. Przylutowałem ją do tego kontrolera. Także będę musiał zrobić to w ten sposób. Niestety. Takie są właśnie kombinacje. Ok, bateria jest podpięta. Na razie wykorzystam to, że podłączę go, powiedzmy, bez obudowy. I teraz znowu podłączę kabel USB. Zobaczymy, czy coś menadżer urządzeń zareaguje, czy nie zareaguje. Niestety zero reakcji na 100%. Nic się nie dzieje. Czy coś tutaj się grzeje na tej płycie? Nie, absolutnie nic. Na razie nie wyczuwam. Też nic. Wiecie co? Sprawdźmy sobie teraz ciekawości na tym, czy coś się zmieniło. Jest 0,47 ampera. No, 0,37 ampera. Wow, skoczyło. Tak jakby baterię ładowało. 0,34. 0,34. Nieźle. Czyli ta płyta 0,8. 0,9 ampera. I stanęło na 0,10 ampera. 0,14, 0,23, 0,25, 0,19 skacze, 0,27, 0,25, 0,24. Czy uda mi się to jakoś tutaj powiększyć? No, teraz będziecie to lepiej widzieli troszeczkę. 0,13. Na razie może wyłączę tego. Co się dzieje, jak dotykam na przykład złącza od baterii? Nic. Ok, sprawdzę, czy coś się grzeje tutaj na płycie. Tak, czuję tutaj ciepło. Chwila, tu jest chłodno, chłodno. Tu się robi już coraz cieplej. Tutaj już można powiedzieć, że już jest bardzo ciepło. Tak, tutaj, w tym miejscu. Jest na pewno. No. Tak, postaram się jakoś palcem to wyczuć. Tym będzie chyba. Słuchajcie, no, w tym miejscu pod tą blaszką robi się ciepło dosyć. Tak, poza tym tutaj płyta jest chłodna. Tutaj też nic się nie grzeje po tej stronie. Czyli w tym miejscu mamy bardzo ciepło. W sumie nie parzy mnie, ale czuję, że jest ciepłe. Nie mam czym tego zmierzyć tak dokładnie teraz. No ale widzicie, telefon wygląda, jakby coś tam reagował. Raczej podejrzewam, że zwarcia nie ma. Czyżby LCD komuś padł? Kurczę, szkoda, że nie mam LCD-ka. No teraz tego nie sprawdzę na pewno, ale widać, że coś tam żyje ten telefon.
Czyli nie ma tragedii. I teraz kurczę, polowanie gdzieś na OLX-ie albo Allegro na Galaxy S6 z uszkodzoną płytą. Najlepiej, żeby był jakiś ekran sprawny, kupić tanio. Za 5 dych. Jakby było za 5 dych, kupiłbym bez problemu. Naprawdę. Żeby go przetestować. No widzicie. 0,25, 0,27, 0,29. Spróbuję go włożyć jeszcze do budowy i zobaczyć, jak będzie reagował na przycisk power. Dobra, spróbuję tak zrobić. Albo spróbuję go teraz podłączyć pod ten kabel. Lepiej wchodzi niż tamten. Teraz próbuję podłączyć USB-ka. I czy my coś tu mamy? Nie, jak podłączam kabel od USB w laptopie, żeby coś tam wykryło. Nic się nie dzieje. Kompletnie. Także dobra. Spróbujmy sobie zrobić coś takiego, że włożę tą płytę do obudowy, jak mi się uda. Tylko będę musiał to w ogóle obrócić na drugą stronę. O, tak o jakoś. Staram się tu nic nie uszkodzić, żeby tej płyty nie uszkodzić. Tak, dokładnie. Teraz jak obróciłem go na drugą stronę, nie? To grzeje się tutaj ten obszar. Czuć, że jest ciepły. I teraz musiałbym sobie sprawdzić gdzieś tam, co dokładnie jest w tym miejscu. Dobra, sobie baterię jakoś tak na bok ją położę. Kamera weszła. Szkoda mi jest tej płyty, powiem wam szczerze. Bo widać, że ona w jakiś sposób reaguje. A teraz podłączymy sobie ją jeszcze raz do ładowania. Tutaj na tym, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Chwila, w tą stronę czy w tą? Dajcie mi chwilkę, muszę tutaj ogarnąć tylko gniazdo USB, żeby podłączyć. OK, podłączone. 0,47 A, widzicie? 0,47. I teraz sobie będziemy sprawdzać. Tak, tutaj się grzeje. No, to od tej strony bardziej bym podejrzewał. Od tej strony, od płyty, od strony gniazda SIM. Nad SIM, jak są te układy tutaj. Mocno dosyć. Tutaj nie, tutaj nie. Czuć, że się grzeje ta. Że coś tam pracuje jednak ta płyta. Zobaczmy sobie teraz na przycisk power, czy coś będzie reagowała. Przycisnę dłużej. Nie, nie reaguje na razie nic. Dociskam jeszcze tutaj troszeczkę płytę. Też nic jakby nie reaguje. Bateria zimna. Tutaj powinna się chyba dioda zaświecić, jak on by się włączał, nie? Już nie pamiętam. Wiem na pewno, że jakby był włączony do pulpitu tam, to wtedy po podłączeniu ładowarki powinna się świecić czerwona dioda, jak ładuję baterię. Spróbuję dłużej ten przycisk podtrzymać, czy coś w ogóle będzie działo.
Ale nie, tutaj się mocno grzeje. O, cholernie się mocno grzeje, no. Od tej strony. Dobra, słuchajcie. No na pewno więcej chyba tego tutaj nie sprawdzę bez LCD-ka. Wieści są takie, że jakieś są tam rokowania, że być może to tą płytę udałoby się zrobić. Nie wiadomo jeszcze, co tutaj jest dokładnie po tej stronie. Widać, że telefon reaguje na ładowarkę. Nie reaguje po podłączeniu pod USB-ka nic. Jeszcze raz spróbuję wyjąć to. Podłączyć jeszcze raz USB od laptopa. Czy coś się dzieje? Urządzenia systemowe, nic. Nic się nie dzieje. Totalna klapa. A z ciekawości sobie sprawdzę. Wezmę to, podłączę pod USB. Ten miernik. Zobaczę, czy on w ogóle coś będzie pokazywał jakieś napięcie. Dobra. Zobaczę sobie zaraz. Podłączyłem go. Odłączę od tego. Z ciekawości zobaczę, czy on pokaże mi pod USB-kiem od laptopa, czy coś pobiera. Słuchajcie, 0,00. Nie podłączyłem ten kabel, przepraszam. Teraz podłączę odpowiedni kabel. 0,43, 0,39, 0,36. Widzicie, że tutaj ten. Słuchajcie, jest to samo co na ładowarce, 0,36 V. Tutaj mam z boku tą ładowarkę. Także jeszcze sobie zamienię na chwilę kabel na ten, który jestem pewny, że ma przesył danych. Podłączę jeszcze raz pod to. I teraz sobie podłączę tym kablem. Tak, jak podłączam, to od razu wskakuje na 0,47 ampera. O, cały czas trzyma 0,67. Zobaczymy, troszeczkę go potrzymam. Słuchajcie, tu mam z boku, nie chcę tego ruszać, ale pokazuje cały czas 0,67 ampera. No, tutaj się grzeje. 0,44, 0,46, 0,43, 0,34. Tak jakby się bateria ładowała, wiecie? 0,46 ampera. Mnie najbardziej obchodzi to, żeby on zaskoczył na tyle, żeby tutaj się jakaś dioda zaświeciła na tej płycie głównej i żeby wykrył mi go menadżer urządzeń. Słuchajcie, ja zrobię na chwilę pauzę, bo to chcę sobie go potrzymać troszeczkę pod ładowarką, zobaczyć, co się będzie działo. A jak nie, to więcej chyba nic tutaj nie wykombinuję i będę musiał polować na ekran LCD, bo nie chce mi się tam tego Samsunga rozbierać, powiem wam szczerze, naprawdę. Ładnie chodzi, dzwoniłem z niego wczoraj w pracy, także wszystko tam hula, zbliżeniowe płatności. Jestem zadowolony z tego Samsunga, także tyle, żeby miał kamerkę taką jeszcze jak w Huawei P9 Lite, chociaż to już by było pięknie. No ale niestety, nie można mieć wszystkiego. Jeżeli chodzi o kamerę, to już trzeba bardziej testować to na żywo, że tak powiem. Dobra, robię pauzę, podtrzymam go, zobaczę, co się stanie. Trzyma cały czas 0,47 ampera. Także myślę, że jest coś ciekawego. Ok, słuchajcie, ja na tym zakończę filmik. Muszę niestety zaraz iść do pracy. Powiem wam tak, po podłączeniu tego do
Ładowarki pokazuje 0,46 ampera. Telefon niby tak jakby reagował na zasilanie, natomiast nie ma LCD-ka, żeby to sprawdzić. Na tym zakończę tą część. Jakby co, to widzimy się w drugiej części. Trzymajcie się, pozdrawiam.